tutaj zaproszony przez Gminny Ośrodek Kultury w Piątnicy na warsztaty z młodzieżą w pisaniu gier z fabułą w silniku takiej fińskiej firmy jak Action Track. I młodzież tutaj przez 5 dni uczyła się pisać grę właśnie w tym silniku. Pierwszy dzień to poznawaliśmy historię właśnie fortów poprzez wycieczki. Mobilne gry terenowe to jest połączenie smartfona z taką popularną. Jak za czasów harcerskich były gry terenowe takie, że się szło za strzałkami, tak zwane pogonie patrolów, czy jeszcze jakieś inne fabuły. To jest połączenie nic innego. Starej, tradycyjnej metody harcerskiej z nowoczesnością, czyli tutaj smartfon, odpowiednia aplikacja, czyli w tym wypadku Action Track, fińska aplikacja, sprawdzona. Myślę, że każdy zna markę Nokia. To są inżynierowie właśnie, którzy tworzyli markę Nokia i stworzyli taką aplikację. Proces przygotowania wyglądał w ten sposób, że przyjechałem tu na miejsce, wybrałem się na wycieczkę z grupą młodzieży po fortach, w forcie pierwszym, drugim, to tak z daleka może, i fort trzeci tutaj. Przeszliśmy wszystkie tutaj budowle, ale też wysłuchaliśmy też takiego wykładu, który przygotował dla nas pan pułkownik Ludwik Zalewski. Oraz oprowadzał nas po tych fortach też pan Piotr Zduńczyk, który przekazywał wszelkiego rodzaju informacje. Ja też pozyskiwałem swoje informacje w różnych źródłach. No i potem, mając to wszystko razem, usiedliśmy z młodzieżą w innym ośrodku kultury i przez 4 dni, wtorek, środa, czwartek, piątek, pracowaliśmy nad tworzeniem gry. Wcześniej młodzież poznawała silnik Action Track. Fabuła gry dotyczy tutaj okresu obrony Łomży w oparciu o forty piątnickie w wojnie polsko-bolszewickiej i jest to na przełomie, dotyczy okresu 28 lipca do 2 sierpnia. Fabuła jest taka, że gracz wciela się w jedną z postaci tutaj, który się zaciąga do tego, żeby bronić właśnie tych fortów, bronić przeprawy na Narwi, no i wykonuje różnego rodzaju zadania, polecenia do samego finału, czyli do, no niestety wtedy odejścia z pozycji obronnych z uwagi na to, że jak pan Ludwik powiedział, Nowogród padł i groziło to okrążeniem Łomży. Jest to fajny pomysł z tego względu, że jak wszyscy wiemy, młodzież jest teraz tylko i wyłącznie internetowa, tak? I zależało nam na tym, żeby po części przekazać tą historię poprzez taką grę mobilną połączoną z chodzeniem, szukaniem, poszukiwaniem, odkrywaniem. I to właśnie cały zamysł był na to skierowany, żeby tą historię pokazać trochę inaczej, tak? Mam nadzieję, że się spodoba. Na razie zrobiliśmy to na forcie trzecim. Mam nadzieję, że będziemy to rozszerzać i budować pamięć o tej naszej historii tutaj lokalnej. Naszym celem tego projektu jest promocja fortów gminy Piątnica i jej zasobów kulturowych. Chcemy w jak największym stopniu zapoznać mieszkańców gminy Piątnica, ale nie tylko, bo też i okolicznych miejscowości, a nawet miejscowości dalej oddalonych właśnie tematyką fortów, historią, no i właśnie mówię, wszystkimi walorami kulturowymi. Nigdy nie grałyśmy tak naprawdę, nie tak, wiemy czego się... Tak, podchody jeszcze nie grałyśmy. Tak, no. Bo ogólnie to w podchody łatwo się gra, tylko to trzeba mieć dobrze zorganizowaną drużynę. A że my jesteśmy... Tutaj. My się dobrze znamy, to tak. Wszystko na sobie... Na pewno sobie dobrze poradzimy. Tak. Dobrze nam pójdzie, jak nawet jeśli nie zdobędziemy jakiegoś super wysokiego miejsca, to myślę, że na pewno liczy się dobra zabawa. Tą grę pod okiem specjalisty pana Wojtka Kloca z Good Gamesa, dzieciaki z naszej gminy, 14 osób brało udział w tych warsztatach. No i powstała gra, która właśnie dzisiaj ma swoją premierę. Myślę, że tam sporo drużyn uczestniczy w tej chwili w tej grze. Zrobiliśmy właśnie zdjęcie wspólne, nasze. Całego zespołu? Tak, oprócz psa. Pomocnik, główny śledczy, przywódczyni. Tak. 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 Tak
Najtrudniejsze było, z czego jest wytwarzany chleb, zaznaczałam na zakwasie i niestety mam jedną pomyłkę. Mam nadzieję, że jedną i ostatnio. Więc jeszcze przed nami. Jakie zadanie mieliście przed chwilą? Co było? Ostatnie było dokończenie przysłowia, co nam marsza grają. No i oczywiście odpowiedź kiszki. Co było najtrudniejsze? Aktualnie wskazanie, w którą stronę jest Czarnocin, tak naprawdę. Z tym nam się nie udało, niestety. Pierwszy raz gracie w grę terenową? Tak. Jeszcze nie rozszyfrowaliśmy, ale jest blisko, żeby rozszyfrować. Bardzo fajna forma. Można przejść, zobaczyć wszystko. Nie, to nie pobawić tak naprawdę. Jest fajnie, trochę chodzenia. Lepiej niż siedzenie w domu. Jest! Zawsze, że kiszki grają marsza. Macie 100% pracy. Idziemy dalej. Bardzo fajna inicjatywa, bardzo fajny pomysł, połączenie rekreacji z wiedzą. Super. Prosimy o więcej. Czy coś sprawiło wam jakąś trudność? Niektóre pytania były z takiej wiedzy bardzo specjalistycznej, do której jakby nie wiedzieliśmy do końca, nie znamy się na tym, ale były też pytania, które jakby pomagały, były takie łatwiejsze, że można było nadrobić te punkty, które się straciło na pytaniach trudniejszych. Generalnie polecilibyście taką formę gry innym? Jasne. Jasne. Spodziewaliście się nagrody pierwszego miejsca? Nie, niestety. Gra bardzo ciekawa, podstępna. Czasami bywało trudno. Ale myślę, że warto. Polecamy z całego serca, naprawdę. Co możemy powiedzieć? Rozrywka rodzinna, mogliśmy wszyscy brać w tym udział. Chociaż córka była cały czas przeciwna, dotrzymała nam kroku i oczywiście wygraliśmy, tak? Ja nawet matki nie wiedziałam, jakie równanie jest. Czego się nauczyliście? Czego się nauczyliśmy? No przede wszystkim ważna jest gra zespołowa. Ważne jest czytanie ze zrozumieniem, bo czasami były pytania bardzo podchwytliwe, gdzie trzeba było jak gdyby zapamiętywać pewne treści. Jeżeli ta treść nie była zapamiętana, to ona występowała na przykład w kolejnym etapie, pytaniu i już człowiek nie wiedział, kurczę, jak to było. Trzeba było szukać pamięci. Czego jeszcze? Myślę, że bardzo fajna zabawa. Trzeba nas historii, oczywiście. Mieliśmy swoją wiedzę też o tym, co nas otacza tutaj najbliżej, prawda? Bo mieszkamy tutaj, ja akurat od urodzenia, żona przyszła z Łomży, a córka moja tak samo, jest z Piątnicy, tutaj rodzona. No takie pytanie techniczne, co wygraliście? Wygraliśmy 500 zł w Decathlonie na wydanie własne. Wygraliśmy też klocki historyczne z II wojny światowej, trzech żołnierzy i dostaliśmy magnezy. A jeszcze tutaj jest jakaś gra. No i tutaj gra. Super, gratuluję. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo, polecamy.